23 marca wspominamy świętego Józefa Oriol, prezbitera. Józef pochodził z Hiszpanii. Urodził się w Barcelonie 23 listopada 1650 roku. Jego rodzicami byli Jan i Gertruda Buguna. Pobożni rodzice, w obawie, by świat nie zepsuł im syna, oddali go do Instytutu Matki Bożej od Morza. Wyróżniał się tak dalece wśród kolegów, że nazywali go świętym. W roku 1664 zapisał się na Uniwersytet w Barcelonie, gdzie studiował przez 10 lat teologię, aż swe studia uwieńczył doktoratem. W roku 1676 otrzymał święcenia kapłańskie. Jako młody kapłan został przez swojego biskupa skierowany do Barcelony na kierownika instytutu, który ufundował Tomasz Gasneri, marszałek dworu królewskiego i przewodniczący Rady Państwa Aragonii. Tu Józef spędził 10 lat, pełniąc równocześnie obowiązki proboszcza przy kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej. W roku 1686 Oriol udał się pieszo do Rzymu w charakterze pielgrzyma. W Wiecznym Mieście nawiązał kontakt ze znakomitymi osobistościami kościelnymi. Po powrocie do Barcelony rozwinął szczególną opiekę nad żołnierzami i marynarzami. Oddał się także katechizacji dzieci. Prowadził bardzo surowe życie. Pokarm przyjmował tylko raz na dzień. Często żył o chlebie i wodzie. Spał tylko do 4 godzin na dobę i to w pozycji siedzącej na stołku. Przez wiele godzin oddawał się modlitwie. Józef Oriol całe swoje kapłańskie życie spędził w Barcelonie. Tu także zastała go śmierć. 23 marca 1702 roku, w 52 roku życia. Jego śmiertelne szczątki przeniesiono do kościoła Matki Bożej od Sosny, gdzie od roku 1677 rozwijał swą działalność. Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Pius VII w 1805 roku, a do chwały świętych papież święty Pius X w 1909 roku. W czasie rewolucji w Hiszpanii w latach 1936-1939 relikwie świętego Józefa Oriola zostały wyrzucone z grobowca i w znacznej mierze zniszczone. Ich część odbiera kult w katedrze w Barcelonie. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Józefa na czele Twojego ludu, aby karmił go słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.